Cześć, z tej strony Alek, dział handlowy Shoei Polska. Mam przed sobą jeden z najnowszych kasków w kolekcji Shoei, czyli GTE. Kask, no jak widać, z integralną skorupą, z przeznaczeniem głównym turystyka. Czyli tak, jest to kask turystyczny z lekkimi zadatkami sportowymi, natomiast rozwiązania pokazują, że potrzebny jest nam albo użyteczny jest nam w momencie, kiedy lecimy w dłuższą trasę, warunki na drodze są zmienne i potrzebny jest kask uniwersalny, tak? Więc GTR te funkcje spełnia, jest kaskiem bardzo uniwersalnym. Dlaczego? Przede wszystkim tak, rozwiązania, które w nim zastosowano, czyli znana już z Neoteka będa przeciwsłoneczna, zapięcie typu mikrolok ze stali nierdzewnej. To takie dwie nowości, jeżeli chodzi o kask integralny Shoei. Oczywiście dostajemy też pełną funkcjonalność pozostałych kasków, czyli tak, bardzo wytrzymała, sztywna, spełniająca norma bezpieczeństwa gdzieś trzykrotnie skorupa AIM, wypełnienie EPS, czyli technologia stosowana w pozostałych kaskach Shoei, wnętrza wyjmowane z możliwością prania, bardzo duży, znany z Neoteka wizjer CNS1 z możliwością wypięcia. Rozbudowana wentylacja kanałowa. Widać to na przykład na wlotach szczękowym, czołowym i na wylotach z tyłu. Skorupa, jak widzimy, przystosowana do jazdy w pozycji wyprostowanej, lekko pochylonej, nie w pozycji supersportowej, ze zintegrowanym spoilerem aerodynamicznym. Skorupa dostępna w trzech rozmiarach, więc na różne głowy jesteśmy w stanie dopasować ten model bez większych problemów. Dodatkowo podbródek wyciągany lub wkładany jest wyposażeniem standardowym, więc zawsze można go wyjąć, włożyć. Wyciągane w całości wnętrze z możliwością zastosowania różnych rozmiarów tego wnętrza. Z dodatkowym ułatwieniem do wyciągnięcia wnętrza, nawet gdy kask jest na głowie, służą czerwone taśmy. Jest to rozwiązanie awaryjne, stosowane przez ratowników, a miejmy nadzieję, że nie, tak, w sytuacjach awaryjnych. Natomiast jest taka możliwość, że gdy pociągniemy za pasek, wnętrze się wypnie. Możemy to zrobić również wyciągając je w normalny sposób. Na każdym wnętrzu opisany jest jego rozmiar, możemy zastosować grubsze lub cieńsze, zależnie od tego, w jakim będzie nam bardziej wygodnie. Dodatkowym takim elementem, który wpływa na komfort, jest specjalne wyżłobienie we wnętrzu na okulary korekcyjne. Jeżeli ktoś jeździ w okularach, to w tym kasku również powinno mu być bardzo wygodnie. To wszystko plus to, że w opakowaniu z kaskiem dostajemy pinlocka, podbródek oraz nosek. Sprawia, że dostajemy kask, który jest gotowy do wykorzystania w każdych warunkach torowych, szosowych, i w podróży będzie dla nas dobrym, zaufanym kompanem. Z pewnością wielką polecam ten kask wszystkim, którzy lubią pokonywać długie kilometry na motocyklu i będą czerpać z tym kaskiem z tego przyjemność. Dziękuję.